Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Jego odwołania domagała się Platforma Obywatelska, którą poparło Polskie Stronnictwo Ludowe oraz klub Kukiz15. Minister środowiska Henryk Kowalczyk pozostaje na swoim stanowisku. Głosowało 425 posłów. Większość ustawowa wynosi 231, za głosowało 170, przeciw 246, wstrzymało się 9 posłów. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności złożyła totalna opozycja, która oskarża rząd Prawa i Sprawiedliwości o niewłaściwą realizację programu Czyste Powietrze. Projekt zakłada wymianę starych pieców grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne. Bezczynność pana ministra Kowalczyka i rządu doprowadziły do sytuacji, w której z ponad 4 milionów kopcących pieców na węgiel udało się zlikwidować zaledwie niewielki procent z nich. To teraz fakty. O dofinansowanie modernizacji ocieplenia zwróciło się 66 tysięcy osób. Rozpatrzono 30 tysięcy wniosków, a więc prawie połowę. I wypłacano 40,5 miliona złotych. To są dane na dzień 12 lipca 2019 roku. Platforma Obywatelska na podstawie doniesień jednej z gazet zarzucała ministrowi środowiska możliwość utraty dofinansowania unijnego. Wskutek nieudolności pana ministra Kowalczyka Polska, Polacy mogą stracić nawet 35 miliardów złotych pieniędzy z Unii Europejskiej. Ale obecnie to nie środki unijne, a własne państwowe mają realizować program Czyste Powietrze. Państwu się kojarzą wszystkie programy z programami unijnymi. Tymczasem to jest program realizowany wyłącznie ze środków krajowych, ze środków budżetowych. Ciężko zatem odebrać coś, czego się nie otrzymało, prawda? Platforma Obywatelska zarzuca ministrowi środowiska Henrykowi Kowalczykowi niewystarczającą walkę ze smogiem. To jest główny powód, dla którego składamy wniosek wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Problem smogu to jednak problem, który istnieje od lat. Istniał także za rządów koalicji PO-PSL. Wasze zaniechania w tej dziedzinie podsumował jednoznacznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku 336/16. Wyrok dotyczy niedotrzymania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 w latach 2007-15. Kto wtedy rządził? Wymiana pieców nastąpiła dopiero za rządu PiS 10 miesięcy temu. Państwo żadnego takiego programu nie zaproponowaliście, a szeroko zakrojony program termomodernizacji, na który my angażujemy dziesiątki miliardów złotych w najbliższych latach, jest programem, który nabiera tempa. Jednak zdaniem klubu Kukiz15 za wolno. Tu nie chodzi o błędy we wnioskach, ale o opisałość urzędników, o wręcz o świadome powstrzymywanie decyzyjności, by nie wydatkować państwowych funduszy. Obecnie program Czyste Powietrze realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki unijne są możliwe, ale dopiero w przyszłej perspektywie finansowej, a ta konsultowana jest dopiero z Komisją Europejską. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy powołującej Komisję do Spraw Pedofilii. Komisja ma wyjaśniać przypadki przestępstw seksualnych popełnionych wobec dzieci do 15 roku życia. Komisja będzie zajmować się wyjaśnieniem przypadków pedofilii we wszystkich grupach zawodowych, ma wydawać postanowienia o wpisie w rejestrze pedofilów, ma zawiadamiać odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, czy też o niezawiadomieniu właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Komisja ma także identyfikować zaniedbania i zaniechania organów państwa, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, zdrowotnych oraz osób prywatnych, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych. Komisja składać będzie się z 7 członków, 3 powołanych przez Sejm większością 3/5 głosów, 1 powołanego przez Senat większością 3/5 głosów, a także po 1 członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.
Zarząd Platformy Obywatelskiej ma dziś ustalić formułę startu do polskiego parlamentu. Już jednak wiadomo, że szerokiego bloku opozycyjnego nie będzie, bowiem od Koalicji Europejskiej odłącza się Polskie Stronnictwo Ludowe. Oficjalną decyzję o tym, z kim Platforma Obywatelska pójdzie do wyborów, Zarząd Krajowy Platformy ma podjąć właśnie dziś. Koalicja ma być szeroka, mówił w piątek na konwencji Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W Koalicji Obywatelskiej znajdzie się miejsce dla konserwatystów i lewicy. Taką współpracą z Koalicją Obywatelską nie jest zainteresowane Polskie Stronnictwo Ludowe. Jej władze sprzeciwiają się uczestnictwu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. To zadziwiające podejście, mówi szef sztabu Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Jeszcze niedawno Kosiniak-Kamysz w styczniu zachęcał do budowy szerokiego frontu razem z SLD. Nie wiem, jakich podszeptywaczy ma w swoim otoczeniu kierownictwo PSL, ale powinno tych ludzi, którzy ściągają ich na mieliznę, jak najszybciej odsunąć. Według PSL Koalicja Obywatelska stawia na porozumienie z lewicą, dlatego stronnictwo prowadzi rozmowy o własnej koalicji, podkreśla Marek Sawicki z PSL. Na Radzie Naczelnej podjęło decyzję o budowaniu umiarkowanego centrum Koalicji Polskiej. Potwierdziło to 6 lipca na Radzie Naczelnej, potwierdziło to także w ostatnią środę na NKW. Więc my problemu z pójściem do wyborów nie mamy, budujemy w tej chwili listy. Teoretycznie niemożliwe będzie zatem odtworzenie Koalicji Europejskiej, którą w wyborach do Parlamentu Europejskiego tworzyły PO, Nowoczesna, PSL, SLD i Zieloni. Czekaniem na decyzję Platformy zirytowana jest Lewica. Trwają własne rozmowy Lewicy, mówi sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski. Trwają takie rozmowy i myślę, że one są na finale, że najbliższe godziny i dni zdecydują o tym, kiedy ogłosimy państwu projekt budowy wspólnego Komitetu Lewicy. Według politologa Jarosława Komorniczaka, Grzegorz Schetyna powinien walczyć o koalicję z PSL-em. Dwa bloki, jeden Platformy i PSL-u, a drugi zbudowany wokół wszystkich formacji lewicowych od Wiosny przez partię Razem do SLD, miałby największe szanse na to, żeby w skali całego kraju uzyskać łącznie największy wynik. Jak dodaje politolog, ponowne połączenie kierunku konserwatywnego z lewicowym może być dla wyborców nie do przyjęcia. Rozmowy z różnymi partiami prowadzi również Kukiz15. Klub po porażce w wyborach do Europarlamentu chce zapewnić sobie miejsce w polskim parlamencie, zaznacza poseł Kukiz15 Norbert Kaczmarczyk. Chcąc być odpowiedzialnym wobec obywateli, którzy popierają Kukiz15, nie chcemy znaleźć się w sytuacji, w której będziemy zagrożeni, jeżeli chodzi o przekroczenie tego progu. Chcemy stworzyć centrowy blok koalicyjny, który doprowadzi nas do wysokiego przekroczenia tego progu. Problemy koalicyjne opozycji są na rękę partii rządzącej, jak zauważa Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości. Przeciągające się rozmowy świadczą o poziomie polskiej opozycji. To nie jest dobre, że brak w Polsce dobrej, sensownej, merytorycznej opozycji, że zamiast debaty parlamentarnej mamy nieustanne awantury, tak naprawdę rujnujące prestiż polskiego parlamentu. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło specjalny spot kwestionujący wiarygodność opozycji. Absolutnie nie będzie i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o związki partnerskie też? Nie. My przygotujemy... Tego nie będzie? Na pewno nie będzie. Związki partnerskie. Najwyższy czas je wprowadzić. Najwcześniej wybory parlamentarne mogą odbyć się 13 października. Na ogłoszenie daty prezydent Andrzej Duda ma czas do 14 sierpnia. Od kilkunastu dni w Zabrzu działa nowy szpitalny oddział ratunkowy. Budowa trwała nieco ponad rok i kosztowała 36 milionów złotych. Szpital miejski w Zabrzu cieszy się nowym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Myślę, że ważny element inwestycji nie tylko dla Zabrzan, ale jestem przekonana, panie wojewodo, że dla naszej metropolii. W razie potrzeby pacjent trafi na SOR w Zabrzu za pomocą śmigłowca, którego lądowisko znajduje się na dachu budynku. To przykład doskonałego rozwiązania architektonicznego, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tutaj jest pełen ciąg komunikacyjny. Pacjent wjeżdża i jest triażowany, jest rejestrowany, ma badania wykonane i na koniec, jeżeli potrzebuje, trafia na tym samym poziomie, tym samym korytarzem na blok operacyjny albo na oddział intensywnego nadzoru. Triaż, czyli grupowanie medyczne pacjentów, zarządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego będzie obowiązywał we wszystkich największych SOR-ach w kraju.
W szpitalu miejskim w Zabrzu przygotowano oddzielne pokoje do triażu. Prywatność pacjenta, która jest no niezwykle ważna, jest zachowana. Jest ileś stanowisk triażowych, gdzie mamy półintensywne sale, intensywne, gdzie mamy pokoje, gdzie pacjenci mogą oczekiwać na diagnozę, na przekierowanie. Budowa SOR-u w miejskim szpitalu w Zabrzu rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. Koszt inwestycji wyniósł 36 milionów złotych. W ostatnich latach przy placówce powstało także Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, wprowadzono usługi internetowe oraz przeprowadzono termomodernizację budynków. Ilość leków w Polsce jest stabilna, zapewnia minister zdrowia Łukasz Szumowski i przekonuje, że największe problemy mamy już za sobą. Informacje o dostępności leków możemy uzyskać dzięki specjalnej infolinii. Już pierwszego dnia od jej uruchomienia odnotowano 20 tysięcy telefonów. Leków brakowało z kilku powodów. Według resortu zdrowia wpływ na to miały m.in. nowa unijna dyrektywa o wpisywaniu leków do specjalnego rejestru, ale też brak substancji czynnych sprowadzanych z Chin i Indii. Wszystkie duże globalne firmy czerpią substancję czynną z Chin albo z Indii. Oczywiście są niewielkie produkcje gdzieś poszczególnych substancji w Europie czy w Stanach, natomiast to jest pewne uzależnienie się świata od tej produkcji chińskiej. To wszystko w połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem doprowadziło do sytuacji, w której problem z dostępnością dotyczył nawet 500 leków. Teraz powoli wszystko wraca już do normy, informuje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Część dostaw już została dostarczona fizycznie do hurtowni, jest dystrybuowana do aptek. Sprawdzamy w aptekach dostępność. Minister przekonuje, że problemy z lekami powoli się kończą. Sytuacja jest stabilna, ale już teraz resort musi wyciągać wnioski na przyszłość. Sporo zależy zwłaszcza od bezpośrednich rozmów farmaceutów z pacjentami. Tutaj, jak tłumaczy minister zdrowia, potrzebna jest informacja, że leków nie zabraknie, nie trzeba kupować ich na zapas. W związku z tym powołujemy zespół stały w ministerstwie, który będzie się składał i z Izby Aptekarskiej, i z Izby Lekarskiej, i z Ministerstwa NFZ-u i GIF-u, który będzie na stałe, regularnie funkcjonował po to, żeby tego typu przekazy i informowanie społeczności i wszystkich Polaków odbywało się na bieżąco. Tak by w ślad za realnymi problemami nie szła pogłębiająca się panika wśród chorych, bo właśnie to doprowadziło do wykupowania dużej liczby leków w aptekach. Rząd chce zapobiec takim sytuacjom. Trwają też analizy co do rozwoju polskiej produkcji leków. I w tym wydaniu informacji dnia to już wszystko. Więcej o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad północno-wschodnią oraz nad północno-zachodnią Europą niże z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałym obszarem kontynentu, w tym także nad Polską, pole podwyższonego ciśnienia. Do kraju napływa ciepła masa powietrza z zachodu kontynentu. Na wschodzie i w środkowych rejonach pogodnie. Na południu miejscami bezchmurne niebo. Na zachodzie i na północy więcej chmur, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Najchłodniej w Londynie 21 stopni do 33-34 na południu kontynentu. A w naszym kraju czeka nas słoneczny i ciepły dzień. Przelotny deszcz pojawi się jedynie na wschodzie i w górach, a na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura maksymalna od 19 kresek w Gdańsku do 25 w Poznaniu i w Zielonej Górze. Będzie wiał słaby, zmienny wiatr. Niewielkie wahania ciśnienia. Na barometrach zobaczymy 1013 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.